Agata Kulesza powiedziała, że masz bezczelny talent. Tak. Bezczelny. Zgadzam się z tym absolutnie. Jak ta bezczelność ma się do tej skromności, która tu siedzi? Jesteś skromny czy bezczelny? Nie wiem. Jestem sobie właśnie takim Maćkiem. Bardzo mi miło. Dziękuję Agata, dziękuję Maciek i wszyscy, którzy wypowiadaliście się tak pochlebnie na mój temat. Jest to takie po prostu życie. Życie jest takie według mnie usłane jakimś szczęściem, które trzeba tylko sobie zbierać. Jak widać, wszystko się tak... Ale ty czułeś wcześniej, że na etapie już swoich doświadczeń takich teatralnych, że masz ten bezczelny talent? Czy ten film jest dla ciebie taką wisienką? Wiesz co, ja miałem takie coś w rodzaju jakiejś pewności siebie przez większość okresu mojego życia, prawie cały, że w zasadzie wiedziałem, co lubię i widziałem, że lubię ten kolor, że to mi się wydaje dobre, to mi się wydaje słuszne, to mi się wydaje niesłuszne i przez całe życie bardzo to broniłem, bardzo chciałem być właśnie, mieć kontakt ze sobą w tych takich sferach i odpowiedziach. Kto ci dał tę pewność siebie? Mama? Chyba mama, tata, bracia, cała rodzina, jakoś mamy taki dobry dom. Bardzo go cenię też, jestem naprawdę, kim jestem dzięki mojej całej rodzinie, babci, dziadkowi, wszystkim, którzy pomagali mi się tworzyć takim, jakim jestem. Więc w jakiś taki sposób się to po prostu ułożyło, że cieszę się z życia i jest fajnie. Jak reagujesz teraz na to zainteresowanie, wiesz, bo no, powiem ci, wybitna jest ta rola, no trudno mi to, wiem, że nie lubisz tego słuchać, ale wiesz, no jakby cały film jest utrzymany na twojej twarzy, oprócz talentu Janka Komasy niewątpliwego i super scenariusza Pacewicza, to ty wygrałeś ten film i twoja twarz, wiesz, ja oglądałam i towarzyszyła mi przez całą noc, cały czas ci widzę w tym filmie, właśnie tą twarzą zagrał cały ten film, to jest rzeczywiście bezczelny talent. Jak ty reagujesz teraz na to otwarcie takie, że świat już, no już wiesz, że jesteś, no. Wiesz co, trochę mnie to krępuje, trochę się tym cieszę i bawię w jakimś takim dobrym smaku i w dystansie, ale przede wszystkim staram się o tym nie myśleć, bo nie chcę, trochę nie chcę uwierzyć, że to wszystko, jak mnie tam ludzie widzą i postrzegają, jest prawdą. To wszystko trochę jest jeszcze ma wiele odcieni szarości i jest bardzo miłe usłyszeć sobie tyle pochlebnych słów, ale ja również mam cięższe dni, również mam dni melancholii, smutku, jakiegoś niezadowolenia, więc to wszystko polega na jakiejś pracy długiej i prywatnym podejściu do tego, że jednak chcę dostrzegać to światło i chcę w siebie to światło wpuszczać, więc... Wiesz, ta melancholia też powoduje, że wybitni artyści tworzą po prostu, więc bez tej melancholii pewnie też nie byłbyś tym, kim jesteś, no, więc tak. Też możesz ją trochę jakby zachować. Tak, staram się zostać z tym wszystkim przy ziemi i skupić się na tym, co jest ważne, czyli na mojej rodzinie, na pracy, którą cały czas wykonuję, teraz jestem na planie nowego filmu, więc jest to bardzo przyjemna część mojego zawodu, to, co się teraz dzieje i jest to bardzo takie wznoszące, unoszące i bardzo piękne. No, afterparty zorganizowałem po premierze i mówię wam, coś się odrodziło w ogóle w Warszawie. Agata Kulesza tańczy tango, Maciej Sztur śpiewa piosenki, wymienia cały czas na scenie. Ja zrobiłem show tam też do Janka Komasy, podziękowania wielkie. Pełno znajomych artystów, pełno znajomych rzeźbiarzy, malarzy, muzyków, aktorów. To było coś niebywałego, więc tym się cieszę. Jest to czas niewątpliwie na to, żeby się wspólnie spotkać z ekipą i powiedzieć sobie dziękuję, kurczę, było ekstra. No i dalej do pracy, więc nie rozsiadać się w tym staram. Z jednej strony artyści, rzeźbiarze, tango, śpiew, a z drugiej mówisz, że masz kontakt ze swoimi sąsiadkami, że spotykacie się na herbatę. No tak, no jak się nie spotkam, to pani Basia, którą całuję serdecznie w sam środek. To ta z tego okna, co tam ci machała? Nie, to była pani Urszula. Pozdrawiamy serdecznie, bo na pewno ogląda. A pani Basia, jeżeli mnie nie ma długo, no to wtedy jest telefon, że zupa na stole i bezdyskusyjnie, to już jest system SOS, muszę przyjść, więc jestem. Czyli jesteś trochę takim wnuczkiem ich. To jest tak, że jestem bardziej takim rozmówcą, kumplem, wnuczkiem, nie wiem, jakoś tak się zdarzyło, że w dzieciństwie dużo spędzałem czasu ze starszymi sąsiadami i ludźmi, bardzo łaknąłem tych wszystkich historii romantycznych o tym, jak kiedyś było, jak inna elegancja. Bardzo lubię w starych filmach to, jak w jaki sposób się aktorzy i twórcy wypowiadają, jaki mają sposób wypowiedzi, to wszystko jest takie eleganckie i tęskno mi do takiej jakości życia, która jest wypełniona takim, wiesz,
A jaka jest twoja postać teraz, którą będziesz? Pewnie nie możesz mówić jeszcze o filmie, ale jak, czy to też jest taki... Wiesz co, ja starałem się nie budować hejtera. Położona. Starałem się zbudować postać, która będzie mimo wszystko, czy ponad za wszelką cenę chciałem bronić tego chłopaka. Mhm. Za wszelką cenę chciałem jakby spowodować, żeby widz nie miał od razu i takiego jasnego przeświadczenia, że to jest zły człowiek. Tak. Chciałem, żeby to było, żeby się mieniło, żeby to było z różnych stron, żeby to była taka kula, że możesz sobie spojrzeć na tej stronie i mówić, tak, jest zły, a z tamtej strony powiesz, nie no, jest skrzywdzony. Tak. Myślę, że jest to taka próba przekazania. Jakby ten chłopak po prostu może cię minąć na ulicy, nie? To jest kwestia, że jeżeli ktoś by, być może ktoś, gdyby ktoś go zapytał, ej, wszystko z tobą dobrze, jest, jak się czujesz, nie? Chodź na kawę, pogadajmy, nie? To wszystko, jakby całe jego życie mogłoby się potoczyć inaczej. Myślę, że powinien ten film nas uczyć jakiejś takiej umiejętności dialogu i spojrzenia na drugiego człowieka. Ja myślę, że to ci się świetnie wiesz udało. Pamiętam ten moment, nie będę spoilerować oczywiście państwu, ale ten moment, w którym ty podsłuchujesz tą rodzinę z elity, która tak cię upokarza, twoją postać upokarza i ten twój ból i to upokorzenie, które wyrażasz na swojej twarzy było absolutnie, myślę, takim fundamentem, że my tego bohatera później inaczej postrzegaliśmy, a zaraz potem zagrałeś mistrzowską scenę na litość, jak brałeś a potem już takiego, bym powiedziała, rodzaju psychopatii, która się pojawiła na twojej twarzy. No, zagrałeś to naprawdę świetnie. Także dzięki. Bardzo serdecznie państwa zachęcam. Ja miałam tę właśnie przyjemność być na tym filmie. Jest już w kinach, musicie to zobaczyć, bo to jest w ogóle film o bardzo ważnym problemie, który dotyczy wszystkich nas i naszych dzieci i naszej przyszłości.